to był mniej więcej drugi tydzień powstania. Jeszcze nie uzbrojeni dobrze, co to jest, ale nad głową latał jakiś niemiecki samolot obserwacyjny. Niziutko latał, niziutko i obserwował, gdzie kto jest i widocznie miał z radiem komunikację z jakąś artylerią i później dawał. Więc myśmy, ten samolot strasznie hałas robił, więc myśmy go nazywali, przepraszam za wyrażenie, pierdzikółko. I to pierdzikółko latało nad głową, ja z kolegą Orionem mówimy, cholera, on miał karabin maszynowy już, zestrzelimy go. Myśmy dziury wykopali w jakimś, na jakimś podwórku, wleźliśmy razem, Orion z tym karabinem strzela w to pierdzikółko, nic nie robi i za dwie minuty cały ogień niemiecki zszedł na nasze miejsce. My w tej dziurze siedzimy, pacierze odmawiamy, dwa domy się palą obok. I myślimy, jacy my głupi żołnierze, nie słuchaliśmy rozkazów, no ale chcieliśmy być bohaterami, no i zestrzelić ten samolot, no, nic z tego nie wyszło.